Vlogmas dzień 18. Dzisiaj nam się udało pospać, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mimo, że wczoraj w sumie nie poszłam aż tak późno spać, bo było chyba po 10, zanim się wykąpałam, zanim się ogarnęłam i w ogóle. Ale dzisiaj planowałam wstać o 8. Już dawno tak nie było, żebym wstała przy trzecim budziku, aczkolwiek trzeci budzik nie zadzwonił. Dzwonił o 8, dzwonił 10 po, przestawiałam go później na wpół do. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak Artur mnie budzi o 9 i mówi: a ty nie wstajesz? Nie, chyba się nie zdążysz naszykować. I ja otwieram oczy i mówię: serio, złapałam za telefon. I dopiero jak go odblokowałam, to zaczął dzwonić na 8:30, że hej, wstawaj. Serio? Już dawno się tak szybko nie naszykowałam. W szczególności, że ja sobie prostowałam włosy, a Artur stał obok i mnie karmił płatkami z mlekiem, bo nie zdążyłabym zjeść, a byłam już głodna, bo w sumie kolację jadłam dosyć wcześnie, więc no, było wesoło. A że dzisiaj mamy od rana trochę taką imprezę rodzinną, ludzi się zjechało, jest miło i przyjemnie, ale my się w sumie za chwilę zbieramy na zajęcia, bo na 14:45 ja mam angielski, Artur jedzie ze mną, a od razu sobie zahaczę o bibliotekę, bo ja już swoje szkolenie biblioteczne zaliczyłam wczoraj. On dzisiaj będzie miał na to chwilę. Później mamy razem jeden wykład i wracamy do domu. Albo zahaczymy jeszcze o kuzynów Artura i odwiedzimy ich w nowym mieszkaniu. No i wrócimy do domu i pójdziemy spać. I jutro do pracy, tak. Taki jest plan. Ja wam jeszcze tylko później, jak wrócimy, pokażę to pudełko i pokażę wam chyba te perfumy, z którymi się tak długo już, za które się już tak długo zbierałam. No, to w drogę. Wieczór i zbliża się najwyższa pora, żeby iść spać. Ale my dopiero niedawno wróciliśmy. Co prawda zajęcia trwały tylko do 7:30, a już jest po 10:00, ale byliśmy jeszcze właśnie u kuzyna Artura. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, obejrzeliśmy sobie ich mieszkanie i wróciliśmy teraz niedawno. I wiem, że miałam wam pokazać sporo różnych rzeczy, ale tak naprawdę nie mam już na to siły. Strasznie mnie boli dzisiaj głowa, więc nie wiem, czy coś z ciśnieniem, czy coś się zadziało, czy łapie mnie jakieś przeziębienie. Ale muszę jeszcze usiąść do wykładu online, na który dzisiaj mi się kończy termin. I muszę wam jeszcze skleić i wstawić filmik z wczoraj. Więc jeszcze kupa roboty przede mną i po prostu chyba już dzisiaj nie podołam, a chciałabym się jeszcze w miarę wyspać, bo jednak jeszcze jutro i pojutrze muszę iść do pracy, zanim sobie troszkę odpocznę, więc wiecie jak jest. I tak myślę, że po prostu, jak będę miała wolne, to nadrobię z tą ilością materiałów dla was dzisiaj tak po prostu pokrótce. Tak jak mówiłam ostatnio, że wolę, żeby był krótki, niż miał nie być wcale. W takim razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jutro. Wyśpijcie się. Pa!